Witajcie kochani w energetyce dzisiejszego dnia. Święta, święta i po świętach. I proszę Państwa, pierwszy dzień dla większości osób, którzy pracują, do powrotu do rzeczywistości. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy 23.04.2019, wtorek. Dzisiaj będziemy musieli wrócić do rzeczywistości, ale nawet jeżeli już pracujemy, to proszę Państwa, dzień wcale nie powinien być zły, dlatego że będziemy pod wpływem wibracji 3, więc myślę, że ta radość siedzenia przez kilka dni przy suto zastawionym stole będzie Państwu towarzyszyła i jeszcze ta dobra atmosfera. Aczkolwiek, proszę Państwa, przez 23 z dnia dzisiejszego możemy mieć tendencję troszeczkę do dokopywania sobie do różnego rodzaju wyrzutów sumienia, chociażby ze względu na to, że dużo zjedliśmy. No proszę Państwa, bądźmy tolerancyjni dla siebie. Jestem ciekawa, jakiego aniołka dzisiaj dla nas wyciągnę. Ale wracając do tego 23 i trójki z całości. Proszę Państwa, 23 to piątka, czyli dzisiaj, gdybyście Państwo chcieli się zająć swoim ciałem, nawet bym powiedziała bardziej ciałem niż duszą, to bym powiedziała, jest do tego dobry dzień. Czyli czy byście chcieli pobiegać, czy iść na dłuższy spacer, czy iść na siłownię, czy nie wiem, kilka brzuszków albo kilkadziesiąt brzuszków zrobić, jest do tego dobry czas. Jeszcze tacy rozmemłani możemy być do godziny gdzieś 18, ale później, nie 18, przepraszam, głupoty gadam, przepraszam, myślę z wyprzedzeniem, do godziny 12 możemy być troszeczkę tacy rozmemłani energetycznie, ale później, proszę Państwa, od 12, nawet do końca dnia, wierzcie mi, powinniście się z łatwością i lekkością wziąć za zaległą pracę albo bieżącą pracę i naprawdę wiele rzeczy będziecie załatwiać bardzo szybko, bardzo prężnie, o ile zaczniecie te rzeczy robić. No i proszę Państwa, dzisiaj przy trójce i 23, czyli piątce z dnia, może być bardzo dużo różnego rodzaju okazji, czyli być może wyprzedaże poświąteczne, może zajączka porcelanowego, który kosztował nie wiadomo ile, za grosze dzisiaj kupicie, więc może warto by było trochę pobuszować po sklepach. I kochani, przesłanie z aniołków mniejszych na dzisiaj dla Was. Wydajność, czyli tak jak mówiłam, rezonuje to z tym, co mówiłam, wydajność. Szczególnie od godziny 12 i tak jak gdyby nie spędźcie tego dnia na leniuchowaniu, nawet jeżeli macie wolny, ale na zrobieniu czegoś, do czego trudno było Wam się zebrać. I jeszcze afirmacja na dzień dzisiejszy. Znam odpowiedź na wszystkie moje pytania, wszystkie rozwiązania są we mnie, czyli mogłoby być zabrzmieć mało komercyjnie dla mnie, nie dzwońcie do wróżki, bo wiele rzeczy sami wiecie. I proszę Państwa, wierzę w to, że wiele wiecie, znacie odpowiedzi, ja też znam wiele odpowiedzi, ale nieraz w stosunku do samej siebie trudno jest te być można powiedzieć, może znać odpowiedzi, to może nie trudno, ale zastosować się do tych odpowiedzi i nie mieć właśnie tego nastawienia emocjonalnego. Kochani, radosnego dnia i do zobaczenia jutro.